W Warszawie triumfował Kamil Gradek, grupa BDC Mark Pol, którego Kamila mogliśmy oglądać na przykład już niedawno podczas wyścigu Tour de Pologne. Z kolei dwa lata temu najlepszy był kolarz grupy CTC Polsat Polkowice Mateusz Taciak. Z kolei trzy lata temu najlepszy był Dariusz Baranowski. Darek Baranowski, znakomity kolarz, uczestnik największych turów na świecie. Był najlepszy w drugim memoriale Stanisława Królaka, a 4 lata temu podczas pierwszego memoriału Stanisława Królaka triumfował Robert Radosz. Robert jako pierwszy mógł wznieść podczas finałowej dekoracji tę charakterystyczną pompkę Stanisława Królaka. Robert, powiedz kilka słów, jak ważny to był triumf dla Ciebie, jak wspominasz walkę o to trofeum i czy ta pompka w Twojej bogatej kolekcji trofeów sportowych ma ważne miejsce. Robert Radosz, grupa BDC Mark Pol. Witam wszystkich. No oczywiście sama ta pompka Królaka, tak, czyli to, co zostało wymyślone i zrobione tutaj, nie wiem dokładnie wszystko określił, ale... Artysty, ekonomista, tak, no, przez pana Marka Legało. Oczywiście stoi u mnie w domu w bardzo wyjątkowym miejscu, tak. Ja oczywiście, no też nie miałem przyjemności się tutaj wychowywać i uczyć kolarstwa od pana Królaka, ale oczywiście znam historię i jest to dla mnie bardzo wielka satysfakcja, że się udało ją wygrać. Byłem bardzo, pamiętam, zdeterminowany. No i udało mi się jakby do tej pory dalej kontynuować swoją karierę, bo wygrywając tą pompkę Królaka, myślałem, że tak naprawdę już ta kariera moja już jest jakby ku końcowi. Co się okazało, że ścigam się do tej pory jakby za namową swojego dyrektora sportowego, dyrektora Banaszka, który mówił: słuchaj, jeszcze póki zdrowie pozwala, no to mamy tutaj jakąś młodzież i trzeba to trochę ciągnąć dalej. No, w sobotę mamy kolejny wyścig, już teraz w Warszawie na innej trochę trasie. W niedzielę. W sobotę mamy MOL. Ja chciałem może jeszcze trochę takie jakby spostrzeżenia co do tej trasy nowej, którą miałem przyjemności w zeszłym roku startować. Uważam, że to jest jedna z najtrudniejszych tras, jeśli chodzi o kryterium w Polsce. Pomiędzy jeszcze jest takie Grand Prix Jasnej Góry w Częstochowie, gdzie jest też bardzo, bardzo trudny podjazd pod Jasną Górę, który wyścig też mi się udało wygrać w karierze. Akurat. No i oczywiście fajnie by było, jakbym w niedzielę powtórzył to zwycięstwo i myślę, że tak z pełną satysfakcją i z ręką na sercu mogłem tą karierę zakończyć. A tym bardziej to by było fajne, że też jestem jakby mieszkańcem Warszawy i stałoby się tutaj, to właśnie tutaj w Warszawie. Jeszcze może ze strony zawodników, no my się bardzo cieszymy, że Grzesiek był tak zdeterminowany i ten wyścig jest no jakby kontynuowany, a w tej chwili mamy go tutaj w stolicy, w miejscu no bardzo wyjątkowym i wiem, że niełatwym do jakby zamknięcia i przygotowania do tego typu zawodów. No i ja to tu może trochę jako jeden z najstarszych zawodników w peletonie, którzy jeszcze się ścigają, chciałem podziękować. Dzięki Grzesiek, że ten wyścig jest. Z tego co wiem, frekwencja będzie bardzo duża w tym roku. Będą wszystkie grupy zawodowe. No i myślę, że będzie to jakby wyśmienita zabawa i wielkie show kolackie. Dziękuję.